Dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie, jak zwykle na moim kanale. Ten film kieruję dla pani Małgorzaty Aleksandrowicz. Droga pani Małgorzato, pani komentarze czekają, one nie są usuwane. One czekają na zatwierdzenie. One czekają po prostu na zatwierdzenie. Ale pani komentarze nie zostaną zatwierdzone, ponieważ nie dlatego, że boję się prawdy, tylko te komentarze po prostu mogłyby zasiać ferment na moim kanale. Chociaż myślę, że i tak wiele osób, które przeczytałyby te komentarze, nie brały w ogóle kompletnie tego pod uwagę. Natomiast dlaczego? Dlatego, że każdy ma swój rozum. Każdy ma swój rozum, każdy myśli po swojemu i każdy wie, co się święci. I tym bardziej ku temu są ku temu dowody. Oczywiście zawsze dla mnie najważniejsze są tylko dowody. A to, co pani pisze, ja w sumie tak przeczytałem pobieżnie te komentarze, tak. Ale nie podobają mi się. Tak, muszę przyznać, że mi się po prostu nie podobają. I mogłyby wyrządzić na moim kanale spustoszenie. Czy oglądają mnie młodzi ludzie? Raczej na pewno nie. To pokazują statystyki YouTube'a, że to są ludzie dorośli. Ludzie powyżej 30 roku życia. Tak, najwięcej ludzi ogląda mnie powyżej 30 roku życia. Tak pokazują statystyki YouTube'a. I raczej życzyłbym sobie, aby oglądały mnie osoby pełnoletnie. Życzyłbym sobie tego. Które mają jakieś doświadczenie życiowe. Zdobyły już doświadczenie życiowe. I potrafią same, że tak powiem, zrozumieć to, co dzieje się na moim kanale i co dzieje się w tej sprawie, o której mówimy, czyli o sprawie Iwony Wieczorek. A wszystkie inne rzeczy, które ma pani na myśli i chciałaby pani się z nimi podzielić, proszę zatrzymać je dla siebie. Proszę zatrzymać je po prostu dla siebie, bo myślę, że mój content mojego kanału, i to, co ja opowiadam na kanale, nie powinno pani interesować, bo to nie pani sprawa. To jest mój kanał, ja prowadzę ten kanał, ja odpowiadam za to, co mówię, za treści i myślę, że po prostu chyba wystarczy. Panią, droga pani Małgorzato, nie powinno to po prostu interesować. Uważam. Niech pani zajmie się po prostu sobą, swoimi rzeczami, swoimi sprawami. A jeśli pani tak wszystko już, ja już któryś raz z kolei powtarzam, że jeśli pani jest tak dobrze poinformowana na temat śmierci Iwony Wieczorek, to proszę powiedzieć prawdę. Proszę nagrać film, proszę wszystko opowiedzieć prawdę o śmierci Iwony. Skoro pani tak dobrze jest poinformowana i pani tak wszystko dobrze wie, skoro ja mówię źle, że bo nie wiemy, kto odpowiada za sprawę, za zniknięcie Iwony Wieczorek. Nie wiemy. Nie wiemy, kim byli ci ludzie. Jeszcze nie wiemy. Ale pewnie z biegiem czasu do tego dojdziemy. Fakty się wysypią. Tak jak wysypało się to naprawdę, co wydarzyło się z Iwoną. I z biegiem czasu wszystko się po prostu wysypie. Wyjaśni się. I czy
Czy prawda się obroni? Zobaczymy. Ja nie mam na to wpływu. W sądzie też zeznaję pod przysięgą. Mówię prawdę, bo w innym przypadku zostałbym ukarany lub skazany za nieprawdę. Tutaj jest tak samo. Tutaj jest tak samo, ponieważ to nie tylko pani akurat zwraca uwagę, co się dzieje na moim kanale, to co, czy po prostu coś pani przeszkadza w mojej osobie. Ale muszę panią zapewnić jeszcze raz, powtórzyć to i zapewnić, że też ja nie mam wpływu na to, jacy ludzie mnie oglądają, w jakim wieku. Ale statystyki YouTube'a pokazują, że są to osoby dorosłe. I to powyżej wieku dorosłości. Bo w innym przypadku z dziećmi bym nie dyskutował. To mój kanał nie jest dla dzieci. Co jest zaznaczone podczas publikacji, podczas nagrywania live'a, podczas publikacji, że ten film, nie mówię o całym kanale, ale ten film, który akurat do tych nagrań, o których jest mowa, związanych z zabójstwami i związanych też z Iwoną Wieczorek, jest zaznaczone, że to nie jest film odpowiedni dla dzieci. Więc tutaj nie ma komu robić wody z mózgu. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. A ja tylko chcę głosić prawdę. Prawdę. Prawdę taką, jaką ujawniłem. To, co ujawniło się podczas nagrania z Iwoną. I to, co powiedziała sama Iwona. Ja nie jestem odpowiedzialny za wydobycie i za szukanie zwłok Iwony. Od tego są służby. Czy oni będą chcieli, czy oni nie będą chcieli wydobyć tego ciała i szukać tam, gdzie wskazałem, to jest wyłącznie ich sprawa. Ja nie pobiegnę tam i nie będę szukał Iwony. Bo nie stać mnie na to. Nie mam takich możliwości, nie stać mnie na to. Aby zatrudniać ludzi do poszukiwań. Bo ma się rozumieć, gdyby to był ktoś bliski, to byłaby moja rodzina. To oczywiście pewnie jakoś można by to było, no oczywiście nagłośnić i poszukać ludzi, którzy chcieliby pomóc mi w tej tragedii. Ale niestety dla mnie jest to obca osoba. Więc za prywatne poszukiwania musiałbym zapłacić. Dlatego to wszystko pozostawiam służbom. To oni są odpowiedzialni za to. Oni są odpowiedzialni za sprawę. Tyle w temacie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, ci, którzy ten film też również wysłuchają. Widzimy się Widzimy się po godzinie 20. Pamiętajcie, że ja mówiłem, że to wszystko, to co się mówi, to co ja mówię, to co mówią inni jasnowidzowie, trzeba brać z delikatną dozą, ponieważ jasnowidz to nie jest wyrocznia. To nie jest wyrocznia. Ale być może nieliczne osoby może mają taką moc prawdopodobieństwa. Ja wiem, że jeden może powiedzieć, ja zresztą wam tłumaczyłem, że na, powiedzmy sobie, na 10 jasnowidzów na zadane pytanie, czy na przykład Iwona Wieczorek żyje, 6 odpowie, że nie żyje, a 4 odpowie, że żyje. Oni będą przekonani o tym, że Iwona żyje. To akurat ująłem tak, ponieważ tutaj nie chodzi akurat o Iwonę, ale w innych sprawach. Oni mówią, że oni są jasnowidzami, że oni czują, że tam te osoby żyją.
Ja czuję to inaczej. I to nie jest film, aby prowadzić i nagrywać, prowadzić content, bo ja nie muszę. Ja nie muszę, ja z tego nie żyję. Ja nie muszę, ja nie jestem youtuberem. Ja chcę pomagać ludziom. Tak po prostu mi się wzięło od sprawy, od początku prowadzenia sprawy Iwony, że zainteresowało mnie na tyle mocno się w to po prostu wkopałem, że dlaczego? Dlatego, że ponieważ niektórzy ludzie w ogóle nie potrafią myśleć. Dla nich coś, co jest proste i banalne, może być nieosiągalne. Albo i odwrotnie. Coś, co może być bardzo proste i może mieć proste rozwiązanie, dla nich może być niemożliwe. Albo i odwrotnie. Tego nie wiemy. Jeżeli śledztwo przez tyle lat utyka i nie ma w śledztwie żadnego przełomu, jak to cały czas, przynajmniej znam te słowo ze sprawy Iwony. Przełom. Przełom, przełom. Też tak była taka ulica Przełom, gdzie wskazywałem, że może być ciało Iwony. Może tam być. Pewnie, że może. Znaczy, ja tylko chciałem potwierdzić. To pewien pan wskazał, że jest tam prawdopodobnie ciało Iwony. Pani Iwona może się tam znajdować. Ale ja sądzę, że nie. Po tylu ekspresjach, po tym wszystkim sądzę, że nie. Układaliśmy kosteczkę po kosteczce. I czy jesteśmy blisko prawdy, czy jesteśmy blisko rozwiązania zagadki, przynajmniej gdzie znajduje się ciało Iwony Wieczorek? Nie wiem. Dopóki to ciało nie zostanie wyciągnięte, dopóki nie rozpoczną się poszukiwania, nad którymi ja nie mam żadnej kontroli i żadnej władzy. Ale wtedy możemy dowiedzieć się, czy miałem rację. Czy jako pierwszy w Polsce wskazałem to miejsce, aby przeszukać po prostu. Byłem na tyle pewien, że to miejsce zostanie przeszukane, i czy ciało zostanie odnalezione. To nie zależy ode mnie. Ja mogę tylko wskazać miejsce. Czy też tutaj, będąc poza świadomością, czy po prostu śledztwem, patrzeniem na mapę, szukaniem to, co pokazała wizja, całą tą drogę, szukaniem szczegółów, to, co było w wizji, czyli cyfra 33, obrany kierunek, prawidłowy. Myślę, że to wszystko się wyjaśni niebawem, ale jakby tu powiedzieć, ta sprawa jest zarazem i bardzo ważna, i bardzo bo takich spraw jest mnóstwo, ale tą sprawę po prostu wyróżniają pewne rzeczy. Mianowicie zaangażowanie ludzi, nie tylko z Polski. To wyróżniają tą sprawę, chociaż dobrze wiemy, że takich spraw jest mnóstwo. Mnóstwo, o których opowiadałem na kanale. Ale żeby te sprawy rozwiązywać, żeby rozwiązać tą sprawę, bo nie zawsze oczywiście władzom, policji udaje się. Może gdzieś popełnili jakiś błąd, poszli nie w tą stronę, może kogoś nie zapytali, bo nie przyszło im na myśl, albo wcale nie chcieli. Ale być może, że przyjdzie taki czas, że przyjdzie taki dzień, kiedy ja zacznę pojawiać się w tych miejscach zaginionych osób, i będę prowadził śledztwo tam, na miejscu, przepytując ludzi, a nie tylko za smartfona, jak to internetowy detektyw. Ja nie jestem internetowym detektywem.
Po prostu wiem, że nikt nie puści pary w sprawie Iwony Wieczorek. I czego mam szukać? Mam chodzić drogą, którą szła Iwona i którą przeszli już po 14 latach, przeszło miliony osób i też również pokazali to w sieci, że szli tą drogą? Nie, to tylko wyłącznie tutaj tkwi w głowie teraz już. Szukanie kompromisu między sobą, a między świadomością. Szukanie kompromisu, który może udowodnić, że wszystko, co do tej pory słyszeliśmy i to, czego nie słyszeliśmy, było zupełnie wyglądało zupełnie inaczej. Inaczej się to odbyło. Nie możemy powiedzieć, czy za sprawą Iwony stoją osoby, które są politykami, są rządzącymi, czy Iwona była w cokolwiek uwikłana. Nie możemy tego powiedzieć. Dlaczego? Bo nie mamy na to dowodów. Ale ktoś musiał mieć dojście do tego wszystkiego. Ktoś musiał mieć znajomości, układ, aby móc zatuszować tą sprawę, aby nie było świadków, aby ta sprawa, porwanie zwykłej dziewczyny, uprowadzenie, czy zabito ją przypadkiem, czy po prostu ktoś ją uderzył i ona nie zmarła. Ja jestem, jakby tu powiedzieć, jestem świadkiem tego. I nikt mnie nie przesłucha na okoliczność tego, czy oni ją zabili, czy ona zmarła po uderzeniu, że postanowili ją wywieźć i ją utopić, czy po prostu tak miało być, tak chcieli, żeby tak było. Przecież mogli ją zostawić. Nawet gdyby ją zostawili nieprzytomną, czy nawet zabitą. Mogli ją zostawić, gdziekolwiek ją porzucić. Ale oni nie. Oni poszli o krok dalej. Nawet więcej niż krok. Oni są 3 kroki do przodu. Przed tym wszystkim. Tuszowanie śledztwa. Zacieranie śladów. No i przede wszystkim zacznijmy od samych poszukiwań Iwony. Mówiono, że Iwona jest tu, że ktoś ją widział w Rewalu, że tam. No, to są akurat słowa jasnowidza, że Iwona będzie w Rewalu, że ona będzie tam, gdzieś jedzie w stronę granicy. To są słowa jasnowidza. No niestety to akurat nie miało żadnego sensu. To się nie sprawdziło i nie miało żadnego sensu. Chętnie chciałbym wam coś jeszcze powiedzieć na koniec, tak dosadnie, tym osobom, które tak bardzo drążą to i mówią, że to nieprawda, że ja was oszukuję. Ale nie powiem, bo być może ktoś zauważył, że ja nie mam kultury, bo wyzywam, bo często używam takich słów, bo się kłócę. Taki już jestem. Taki już jestem po prostu. Jestem prawdziwy, nie udaję, jestem prawdziwy. Ale to, jaki jestem, nie zmienia faktu, czym się zajmuję. I jak to rzutuje na moją pracę. Że ja mogę być wulgarny, że ja mogę być taki, ale jestem najlepszy w tym, co robię. Bo potrafię myśleć na 130%. Nie na tylko na 100%, tylko na 130%. Bo bijemy się o złotą patelnię. Tyle w temacie. Trzymajcie się, pozdrawiam i do wieczorka. Hejka. Miłego dnia.